Mission Impossible i Teoria Gier. W kinach można jeszcze obejrzeć kolejną część serii Mission Impossible, Mission Impossible Dead Reckoning. Tym razem misją wydawałoby się niemożliwą jest m.in. oczywiście precyzyjne ustalenie pozycji obiektu w określonym momencie, Dead Reckoning właśnie, na tyle precyzyjne, aby na przykład wylądować na jadącym pociągu, skoczywszy na spadochronie ze skalistego wzgórza. Ta misja oczywiście kończy się powodzeniem, a o innych nie będę opowiadać, żeby nie spoilerować. Generalnie misja, film jest o poszukiwaniu klucza do programu komputerowego, który jedni chcą zdobyć, żeby sterować światem, mieć władzę nad światem i sterować nim właśnie. Tom Cruise chce zniszczyć klucz, aby tym pierwszym uniemożliwić dostęp do programu i ich niecne zamiary. Gra toczy się zatem o coś więcej, o zdobycie kodu do programu, który ma taką moc obliczeniową, że potrafi przewidzieć wszystko, wszystkie następujące po sobie, będące w ciągu przyczynowo-skutkowym, a przynajmniej w korelacji, zmiany. Wszystkie zachowania ludzi, zmiany w środowisku, precyzyjnie w stosunku do każdej jednostki. Oczywiście nie wystarczy tu gigantyczna moc obliczeniowa. Aby dokonywać trafnych przewidywań, program ma pełną wiedzę, zna prawa fizyki, chemii, różne procesy biologiczne, psychologiczne i społeczne i przyjmuje pewne założenia. Jednostki zachowują się racjonalnie i mają zdefiniowane preferencje, które potrafią uszeregować. Te założenia wraz z zasadą też tu przyjętą indywidualizmu metodologicznego, badania od poziomu poszczególnych ludzi, to są, proszę Państwa, podstawowe założenia teorii ekonomii, która w istocie bada, jak ludzie radzą sobie z rzadkością dóbr, w tym zaadaptowanej nie tylko do ekonomii, teorii gier, która z kolei przewiduje decyzje podejmowane przez strony graczy, głównie w konflikcie interesów o zasoby. Tak wyposażony program, który w filmie jest też świadomym siebie bytem, potrafi przedstawić różne warianty decyzji, przypisać im poziom prawdopodobieństwa i właściwie teoretycznie jest możliwy i w realnym świecie, gdy kluczem jest właśnie teoria gier. Polecam i film Mission Impossible Dead Reckoning, część pierwszą, i teorię gier. Tę, zwłaszcza jej zastosowania, można poznać oglądając filmy na moim kanale. Ekonomia w jednej lekcji na playliście Teoria Gier właśnie. Zapraszam.